Witam Państwa, inżynier elektryk, 40 lat doświadczenia w zawodzie. Otóż chciałbym Państwa przestrzec przed moim sąsiadem, panem Zygmuntem Krajewskim. Otóż proszę Państwa, jak każdy normalny człowiek, koinkę sobie proszę Państwa kupiłem na święta. Bardzo dorodna, równoramienna, idealna na uczczenie najważniejszego dnia w roku. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie Państwo, zostawiłem ją na momencik, zaledwie na mym podwórzu. Wchodzę, jadą komórki po siekiery, co by ją do stojaka pod trochę, bo jak Państwo pewnie wiecie, choinki w dzisiejszych czasach miewają nazbyt szerokie pnie. Wchodzę ja, proszę Państwa, a potem sobie normalnie wychodzę. Aż tu widzę kurwa mojego sąsiada Zygmunta, jak mi chuj jebany stoi i igły skubie, jak jakiś wrzut przegniły na jego własnej kacapowskiej dupie. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jakiem się natychczas zdenerwował. Komu w osiemdziesiątych na mnie na ubecję donosił, podsłuchy w domu zakładał, a teraz sobie stoi kurwa choinkę skubie. No więc go proszę kulturalnie, co by się kutasia jebany od mojej choinki odpierdolił, jako że choinka na wpół oskubana jest zmazą na honorze polskiej rodziny. A on mi ten swel w dupę zapierdolony, że on tylko tak troszeczkę i że podziwia jaka kształtna, i że szczęśliwych świąt życzy mi i całej rodzinie mojej. Ale musicie Państwo zrozumieć, że to nie było wcale troszeczkę, bowiem całą gałązkę mi łysą zostawił karze PZ Perowski, radzieckie dupy liżący. No więc mu kulturalnie tłumaczę, że troszeczkę, to mu się może pałka na stare lata. Podnosić, on mi tu takie właśnie choinkę na święta piękną zniszczył. On jednak najwyraźniej aluzji nie zrozumiał, bo zaczął się zaraz zarzekać, że on z ZOMO nigdy nic wspólnego nie miał, że sam pałkę raz w plecy oberwał. A z tą ubecją to już mi przecież tłumaczył, że to lewe papiery były, że on by mnie przecież nigdy, że on zawsze wierny był sąsiad i że za kryzysu mnie przecież salcesonem częstował. A musicie państwo wiedzieć, że nie był to świeży salceson. Lecz mnie konuch jebany otruć chciał. Cała rodzina przez trzy dni rzegała, aż się na schody przewalało. No więc mu kulturalnie tłumaczę, że jest podłą komunistyczną Świniom, że jego miejsce jest w chlewie, a nie przy mojej choince. Taka metafora, jako że świnie mieszkają w chlewie. I że ma mi pedał nową choinkę kupić. A jak się mu tak moja podoba, to niech ją sobie w dupę wsadzi i tak chodzi po mieście. Ciekawe mu przy tym naduchem pomachałem, co by słowom moim nadać odpowiedniego autorytetu, bo chyba państwo rozumieją, że kacapowskim będą ciężko normalnie do rozumu przemówić. A on, proszę państwa, na to, że on nigdy nic złego by nie chciał, że chce żyć w pokoju i że chętnie może moją choinkę zamienić na swoją, co by z wady sąsiedzkie i na próżno je potęgować, zwłaszcza w tym pięknym świątecznym czasie. No więc dałem człowiekowi szansę, bo chociaż kacapowska menda, to przecież miłować bliźniego trzeba. idzie więc po chwili ze swoją choinką... Z drugiego piętra znosił to się zmęczył nieco, no i biegnie do mnie przez ulicę, nie oglądając się w ni prawo ni w lewo. Patrzę więc na niego, aż tu nagle jeb! Ciężarówka wjeżdża prosto w moją nową choinkę! Niech państwo tylko pomyślą, co trzeba w głowie mieć, aby nie dojść, że być podłym komunistycznym ścierwem, to jeszcze nie umieć przez ulicę przejść normalnie, jak człowiek! Zaraz więc podszedłem i zaczynam podnosić moje drzewko z ulicy, aby przetransportowawszy je w bezpieczne miejsce, ocenić rozmiar szkód. No i proszę sobie wyobrazić cztery gałązki złamane. Przysiągłem zatem sobie, że od tej kacapowskiej kurwy już nigdy w życiu nic więcej nie wezmę, bo te gnidy nie są w stanie z żadnej umowy uczciwie się wywiązać. Zepsuł mi więc święta kacap jebany. Jedna choinka oskubana, druga połamana, co że są dwie, jak żadne nie wygląda jak należy. Nikomu nie polecam takiego sąsiada. Na Szczęście ten spierdoleniec stalinowski nikomu już krzywd nie wyrządzi, bo się wykrwawił przy tej księżarówce i kurwa dobrze mu tak szmacie czerwonej.